Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian, a was, oj drodzy, zapraszam kolejnego odcinka gry SnowRunner. Jak widzicie, udało się z tego problemu ostatniego wyjechać, także nie było tak źle. Wystarczyło troszkę do przodu pociągnąć i kolega wjechał w tą wodę, nie? Także nie było tragedii. Natomiast zaraz sobie poszukamy, jaką misję byśmy mogli sobie dzisiaj wykonać. Bo, jak dobrze kojarzę, tutaj w jednym z tych tartaków, czy jak to nazywają, ten Lumbermill bodajże chyba nawet, oni, tam jest jedna misyjka taka jeszcze nie z tych główniejszych, tych pobocznych. Chyba potrzebują cegły. Tylko z cegłami jest większy problem, bo tutaj ich nie posiadamy. Także będę musiał chyba poszukać innego pojazdu, żeby na razie tutaj zostawię gdzieś, żeby sobie stał. I pokombinować, skąd w ogóle te cegły zabrać. A chodzi o to, żeby je dowieźć do miejsca. Materiały budowlane. Co ciekawe, na tej mapie nie mamy dostępnych cegieł. Muszę ją znaleźć gdzieś indziej. Także widzimy się, moi drodzy, za chwilę. Powoli podjeżdżam po miejsce, w którym możemy załadować cegły. A za chwilę wam pokażę, gdzie właściwie jesteśmy. No, pewnie nawet kojarzycie to miejsce. To jest to miejsce, gdzie będziemy się męczyli jeszcze w przyszłości, jeśli chodzi o czasówkę i zrobienia, bo nie będzie ona łatwa, nie? Natomiast póki co ładujemy cegiełki, nie średnie góry, cegły, co tu jeszcze ciekawego macie? Okej, okay. Ja potrzebuję po prostu cegły. No i postarajmy się stąd wyjechać, a moi drodzy, jesteśmy na magazynie w rzece górskiej, także musimy dojechać do Białej Doliny i jedziemy dalej. Mam nadzieję, że ten pojazd, w którym jedziemy, czyli Caterpillar CT680, da sobie tędy radę. Zobaczymy, nie? Pamiętaj, kolego, o sygnalizatora. No właśnie, no i śmigamy. Tak, już to ładnie zrobiłeś, bo miałeś jechać na prost, nie? Brawo ty. Nie niszczymy, staramy się nie niszczyć płotów, znaków metalowych, czyichś ogrodzeń i tak dalej, nie? To delikatnie, by się znowu nie przewrócić. No szkoda czasu na poprawki, nie? Także postarajmy się to zrobić. No właśnie, kolego, utrzymuj jeden poziom. Dziękuję. A, nawet tutaj nie najgorsza ta droga wygląda, także spokojnie sobie powinien troszkę dać radę. Tankujemy sobie po drodze, tak żeby mieć pewność, że nam paliwa nie zabraknie, choć powinien być praktycznie pełny jeszcze. Tylko kawałek przejechałem w sumie. Tu jest ślisko, no tak. Staraję się złapać pobocza trochę, no właśnie. No, nie było tak źle, a teraz śmigamy. I nie wiem, czy czasem to nie jest ostatnia taka poboczna misja w Białej Dolinie. Bardzo możliwe. No to jest misja, którą przypadkowo odkryliśmy kilka odcinków temu. To ciekawe, na mapie się nie pokazywała wcześniej. Albo jej nie zauważyłem, to też jest taka możliwość. Nawet bardzo prawdopodobne, nie? I o mnie chodzi. Ale fajnie, bo do granicy blisko. Przejedziemy za, to sobie na mapce zobaczymy, którędy, co i jak. Bo jak sami widzicie, misja nie jest uruchomiona, bo dopiero ją uruchomimy na miejscu i od razu oddamy.
Dobrze, jedziemy na wprost. I chyba miejsce, które dobrze znamy, nie? Tak, pojedziemy sobie tym miejscem, czyli nowo otwartą drogą po ostatniej akcji budowy rurociągu. Ewentualnie można wjechać do końca i tędy. Nie no, przejdziemy sobie tędy, będzie ciekawiej, nie? Tak myślę przynajmniej. Kolego, pamiętaj o napędach. Nie chcę ich włączyć. O, teraz, dziękuję. Dlaczego wyłączyłeś sygnalizatory, co? Kto ci pozwolił? Nie, nie to, nie to, przepraszam. Namieszało na guzikach, a szybko chciałem oczywiście. A nie chcę się uszkodzić. O, teraz. Jedź. Już mnie nie strasz, koleżko. Kierunek faktory. Delikatnie. Nie szalejemy już. No właśnie. Delikatnie są przyczepą. No jeszcze towar zgubimy. O, to trochę pociągło. No to wbijamy na lewo. Jakby nie patrzeć, tam już stoją dwa inne nasze pojazdy, nie? Już jednego daleka widać. W sumie też oba widać. Mam nadzieję, że nie wpadniemy do rzeki. A tam myślę, się zmieścimy obok, no, obok Royala. Jest miejsce, w sumie czy tu, ale chyba z prawej było więcej miejsca, nie? No właśnie, tam było więcej miejsca. Jak zwykle błędna decyzja, nie? Ale też nie ma tak źle. Jedziemy. Co ty masz za bieg włączony? A haj chyba. Może i dobrze. Tak, dobrze. Czy my jedziemy wzdłuż tego rurociągu na tą chwilę? Cały czas się kierujemy na Lumber Mill. No właśnie. Jeszcze trochę błota nikomu nie zaszkodziło, nie? Póki co obiektu docelowego jeszcze nie widać, ale to jest chwila. Lamowym. Także jak dojedziemy, oddamy misję, poszukamy jeszcze innego czegoś ciekawego do zrobienia. Bo wygląda na to, że nadal utrzymamy poziom 2 misji na jeden odcinek. Brawo.
Zmienimy bieg na ciekawszy. Nie w prawo? Czy nie tak? Nie, chyba tak. By się nawet zgadzało. No i powoli w sumie widać miejsce docelowe. Elegancko. W sumie na później nam też zostanie jedna misja właśnie z belkami znowu. Chociaż może nie jedna, nie? No nie wiem, że ci te błoto troszkę przeszkadza. To jest tylko błoto. No to? Dyferencjał? No, dużo to nie zmieniło, nie? Ale zawsze. Także za chwilę dojedziemy. Materiały budowlane. Jestem Mark. Prowadzę tu przetwórnię drewna. Myślałem o rozbudowie magazynu, ale zamówione cegły nie dotarły do mnie przez niedawne trzęsienie ziemi. Możesz je dostarczyć? Człowieku, ja już tu z nimi jestem. Ja już tu jestem, panie. To gdzie ci mają dostarczyć? Pewnie tam obok, co? Tak to może być. W sumie jak my tu jesteśmy, to może będą potrzebne gdzieś deski, nie? Ten sezon był dla nas do tej pory naprawdę dobry, więc to małe zamieszanie z cegłami to nic wielkiego. Dziękuję za pomoc. Ależ proszę bardzo, kolego. Wyłącz, kolego, na chwilę silnik. Co za uparty. Chyba nie wyłączę. Dobrze, moi drodzy, on jest uparty, chyba chcę pojeździć dalej. Ja teraz szukam, jaką misję byśmy mogli jeszcze dzisiaj wykonać. Tak, za chwilę się widzimy. Co ciekawe, teraz widzę, że myśmy te cegły... Zamiast tu przywozić, mogliśmy je zabrać żurawiem, nie? Tu stoją i tu stoją. No dobrze, zrobię to inaczej niż gra chciała. Nie szkodzi. Moi drodzy, na to wygląda, że zostały chyba dwie misje na tej mapie. Kłady pod samolot oraz badania baza polarna w dolinie. W tej chwili sobie zrobimy badania baza polarna w dolinie, bo jest to do ogarnięcia. Co więcej, już pojazdem, który stoimy, sobie załadujemy dwa razy deski. Pojedziemy w dół i zabierzemy dwa razy paliwo. Także będziemy mieli cztery materiały gotowe. Cement zabierzemy wiadomo skąd, metalowe belki po blisku. A serwisowe części zamienne możemy stąd, albo nawet mamy przy bazie, a wszystko mamy dostarczyć do bazy polarnej. Czyli do ogarnięcia. Ładuj, kolego. Ale zanim to te cegły, przepraszam, jednak te cegły lecą out. Usuń ładunek, cyk, ten też. A załaduj, mój koleżko kochany, deski. I tylko dwie sztuki, jedziemy. W sumie to mógłbym tę misję w ogóle uruchomić, nie? Tak swoją drogą. Badania.
Włącz śledzenie start. Na razie może nie śledź. Śledzenie stop. Jedziemy. No to by i tak niczego nie zmieniło z tymi cegłami, bo i tak musiałbym tu przyjechać samochodem z żurawiem, bo chyba aktualnie żaden z naszych posiadanych pojazdów nie ma. Chociaż byłoby w sumie może i szybciej. A, już nieważne. Ważne, że nic za zagarnięta. A my się mogli górą jechać, nie? No właśnie. To jest to, że dwie paczki serwisowych części zamiennych stoją u nas w naszym garażu, właśnie na tej mapie. Leżą nam już od dłuższego czasu. To może je wykorzystamy, bo drugą misją do wykonania to już są tylko belki. Kurczę, to może faktycznie zrobimy to dzisiaj wszystko, co? Najpierw ośnieg będzie troszkę dłuższy. Chyba, że dobrze potnę. Natomiast będziemy mieli może otwartą przestrzeń do nowej mapy. A otwartą przestrzeń nie tylko dlatego, bo to jest taki mój wymysł, nie? Że chcę teraz zakończyć to, co się da na danej mapie, zanim przejdę dalej. Co niekoniecznie jest optymalnym rozwiązaniem. Na bank nie jest optymalnym rozwiązaniem, ale jest moim rozwiązaniem. Tylko pewnie się stąd wyjechać, bo ten pojazd nie jest jakoś super elegancki w tym, co wyprawia, nie? Jeszcze trochę, kolego, i będzie zakręt w prawo. Także poradź sobie. Świetnie. Co ci przeszkodziło? Płota. Okej. O, lepiej. Co, panie kierowca? Zęby całe od tych dziur? Pewnie bywa różnie, co? Dobrze, że jest czego się złapać. Ta choinka dość tak mocno... Zawsze się to powiedziały, nie? Staram się zrzucić nogę z gazu, żeby za mocno nie kombinował, szukać takiej szybszej opcji. Dobrze, wyjechał, nie ma źle. A przy okazji sobie zatankujemy po drodze. No nie kombinuj, masz taką ładną drogę za chwilę. No i brawo.
najpierw zabiorę towar, a potem zatankuję. Paliwo, nie? Nie tak, nie tak. Właśnie. A tamto bym chciał, byś to usunął. Ten ładunek. Nie pozwolisz mi. Uparty jesteś. No to zostawmy to. No i jedziemy. Jak dobrze pamiętamy, tam był wjazd za tą fabryką, co to tam było. W każdym razie naprzeciwko miejsca, w którym wjeżdżaliśmy razem z cegłami. Także chyba się nie zgubimy, nie? Ta przyczepa ładnie, ładnie świruje, nie? Idziemy tutaj w lewo, nie? To jest na Meteor Station. Okej, stacja meteorologiczna. Na pewno. Na pewno za pogody. Pasuje. Możemy sobie troszkę ułatwić życie, włączając dyferencję w tym pojeździe. Trzymaj poziom. Najbliższą drogę w prawo, jaką znajdziemy, tam powinniśmy z niej skorzystać. Najgorsze momenty, gdzie jest tam śnieg, nie? To ciekawe, w błocie lepiej sobie radzi niż na śniegu. Dajesz prawo, dajesz, dajesz. No, tu ładne macie błoto dojazdowe, nie powiem. W takich warunkach pracować, nie? Na co dzień. No i kolejny korzeń, tak? Czy kłoda, przepraszam. Czy ja dobrze wjechałem w ogóle? Chyba tak. Tutaj, tak? Dobrze, deski ogarnięte, paliwo ogarnięte. Serwisowe części zamienne, belki, cement.
to ja się, moi drodzy, na chwilę przełączam na kolejny pojazd i widzimy się gdzieś bliżej. Mała zmiana planów. Jadę Royalem z naczepą na 5 miejsc, bo zabierzemy po drodze. Tutaj chyba nam to jest możliwe. Miałem mniejsze ogrodzenia, nie? Przepraszam. Zabierzemy tutaj tak, po kolei. To jest tobą. Teraz metalowe belki. Nic innego z tym nas nie interesuje, nie? Czy czekajcie, tam były pustaka mowa, czy o czym? Sekundka, tylko sprawdzę. Nie to. Nie, cement. Czyli nie pustaki, cement. Dobrze. Dobrze. A szkoda. A szkoda. Cementu tu nie macie, nie? Czyli to musimy akurat zniszczyć. Rozpakuj, usuń ładunek całkowicie. No, co jest tobą? Teraz, świetnie. No i wracamy. A właściwie to jedziemy naokoło. My jedziemy teraz na Sandu, czyli okolicy naszej bazy. Tamte dwa miejsca, gdzie mamy serwisowe części zamienne, nie będziemy ich ruszać. Niech sobie tam nadal są. Po co ja to robię? Włącz kolego światełka, bo się robi ciemno. Dziękuję ci bardzo. Jak również uruchom światełka sygnalizacyjne. Dziękuję bardzo. Także tego, sekundka, bo mi się wątek zgubił. Tylko tu nakręcimy w miarę. Po drodze zabierzemy z jednego miejsca te serwisowe części zamienne. Podjedziemy po... No powiedzmy, się zmieścimy. Podjedziemy po tamtym cemen i z tym całym towarem już dojedziemy na miejsce. Bo do tamtego miejsca da się dojechać również od zachodu, nie? Także spoko. Więc póki co mamy co jechać. A teraz po lodzie, nie? Znaczy po lodzie, no po śliskiej drodze. Miejscami szklanka. Zatankujemy sobie przy okazji, bo chyba z paliwem tu też będzie ciężko. Na mnie po ostatniej akcji, nie? Co go tak ściąga na prawo? Panie? A, nie ma tak źle nawet. Myślałem, że będzie gorzej. No to jedziemy. Także tą drogę znamy już na pamięć praktycznie. Moi drodzy, widzimy się, jak będę załadowany serwisowymi częściami zamiennymi i pojedziemy dalej. Jak dobrze sobie przypominam, to chyba jest to miejsce z towarem, który potrzebujemy. Od razu sobie nawrócimy. Uwaga, bo to potrafi uszkodzić koło. Serwisowe części zamienne sztuk. O,
tamto drzewo to nie miało tam być. Także możemy sobie razem tą drogę przejechać, bo dawno tutaj w całości nie jechaliśmy chyba. Już na pewno nie jechaliśmy dawno w tej górnej części, w tym kierunku oczywiście, bo sporo to nam się zdarzało. Jak już będziemy na miejscu, załadujemy ten cement, sobie zobaczymy, którędy podjechać, aby towar odłożyć i ta misja będzie gotowa na dobrą sprawę. Także ja potem zobaczę na szybko, czy jesteśmy w stanie ogarnąć ostatnią misję z tych głównych w tym obszarze i może faktycznie w nowym odcinku wjedziemy do nowej mapy. Proszę o te ścinki, które się tutaj dzieją, ale to nie jest moja wina. Coś jest nie tak z tą grą po ostatnim patchu. Zresztą też taką informację mi dawaliście w komentarzu, że poza tym fixie od twórców coś się zaczęło delikatnie psuć. Możliwe, że się bardziej skupili na Expedition i tutaj im coś nie wyszło, nie? Choć kto ich tam wie. My teraz tutaj w lewo. I pamiętam, zaraz wam powiem, o co mi chodzi. Ten zakręt na końcu. A tego się nie spodziewałem. Akurat takie akcje spodziewałem się na tamtym, właśnie na tym zakręcie, bo on tu bardzo potrafił często mnie wyrzucać. Znaczy nie ten jeszcze, tylko tamten. Bardzo często lądował na tych barierkach, nie? Tak, a teraz dość powoli pojedziemy. Przy okazji musimy zgasnąć z niewiadomych przyczyn. Tak chyba lubi czasem. Jak kierowca autobusu, nie? PKS-u, górki. Nam się pogoda już ciemno robi. Przynajmniej nie pada, nie? No, kręć kolego, kręć. Uwaga na kamole, bo jak dobrze pamiętamy, najgorsze są w kamieniu. Najbliżej tej strony, bo musimy jakoś tu nawrócić za chwilę. Nie chcemy średnich rur, ani pustaków, ani dużej rury, ani magmy. Nie chcemy właśnie cement. No i dziękuję bardzo. Znak przetrwał, to nie ma tak źle. A tylko sobie zerknijmy. Stój, powiedziałem. Gdzie możemy tutaj jechać? Póki co widzę, że jedziemy na wprost. Bo tu może byłoby ciężko, nie? Jedziemy na wprost i tą drogą sobie dostaniemy już od tej strony. Tak będzie nam po prostu łatwiej. Dobrze, jedziemy. Gdybyśmy jechali bez towaru, to pewnie bym się tam pchał na skróty. Dobrze, moi drodzy, widzimy się w miejscu. A po to już w sumie jest to miejsce praktycznie. Myślę, że to dłużej będzie trwało. To dużo myśli naraz, nie? Tak potem jest. Nie, dobrze. Widzimy się na skręcaniu w tamtą główną drogę.
o tym miejscu myślałem. Także już wbijamy na lewo. Za parę chwil będziemy na miejscu, nie? Czy to było tutaj już? Idźmy z tym, bo nie widzę. Nie, następny zjazd. Brawo. Mam nadzieję, że mamy wszystko, że już nie muszę to kolejnym pojazdem przyjeżdżać, kolejną ciężarówką. To nie ja, to się samo zepsuło, to nie moja wina. A więc tak, cement jest, belki są, serwisowe części są. Zespół badawczy poinformował mnie, że wszystko zostało dostarczone. Dziękuję za współpracę. Ja również dziękuję. A teraz sobie zerknijmy, co nam zostało do ogarnięcia jeszcze. Bo zobaczcie, w Blackbeardzie mamy wszystko. Ta misja jest chwilowo niedostępna. Tak samo te dwie są niedostępne. W Jira Enterprise zostały już tylko kłody pod samoloty. Dwa razy średnie kłody do przetwórni drewna. I raz, nie, przepraszam, dwa razy długie kłody również do przetwórni drewna. Coś czuję, że to na dwa razy będziemy robili, nie? Dobrze, znaczy no na pewno dwa razy, bo średnie kłód. Nie no, średnie kłody chyba można by dwa razy zabrać, nie? Włącz. Dobrze, moi drodzy, to widzimy się za chwilę, jak będę załadowany w punkcie tartacznym oraz w tym punkcie tartacznym. Także do zobaczenia. Powiem wam, moi drodzy, że ta misja troszkę mi nasparza kłopotów. O ile tym pojazdem ze średnimi kłodami sobie spokojnie poradzimy, o tyle z przejazdem z długimi kłodami, Royalem, mam, kurczę, problem. Bo robię sobie już po pierwszym przejeździe, żeby was nie zanudzać dwa razy jednym tym samym, tylko że mi zabrakło paliwa w Royalu. Jak dojechałem do miejsca zrzutu drewna, tych długich płód, zostało mi 14%, w tej chwili zostały 2. Także jedziemy tym bydlakiem, biorę średnie, zawożę tam, przelewam paliwo do Royala i jadę nim zatankować, bo w tej chwili utknąłem w lesie, nie? Ale to, moi drodzy, po kolei. Najpierw sobie załadujemy tutaj średnie kłody i powoli będziemy pykali, bo jak widzicie, to jest prędkość maksymalna tego pojazdu. Ale jedzie, to jest ważne. Szkoda, że do niego nie można tych długich kłód załadować, byłoby o wiele łatwiej. Ale to też nie o to chodzi, nie? Także chodzi o to, by mieć kłopoty, by się ubrudzić, by z tych problemów w jakikolwiek sposób wyjść obronną ręką. Także kolego, ładujemy. I jedziemy. Średnie kłody, tylko dajcie mi sekundkę, bo mi się znowu włączyły, widzę powiadomienia niepotrzebnie. Kłody. Śledzenie stop. No i podziękował. Trasę znam na pamięć, także i jedziemy.
Bardzo ładne błoto. Co gorsza, takie błoto jest w lesie, gdzie jest tymi długimi kłodami, jednak jest dość ciężko. Na swoje ważą, to jest ten ból. A gdyby takie koło miał Royal, myślę, że byłoby zupełnie inaczej. Póki co, jedziemy. My tutaj w lewo skręcamy. Wyjedziemy, jak dobrze pamiętam, obok mostu, powyżej stacji paliw. Tam skręcimy w lewo i już znaną nam trasę do jakichś dwóch odcinków ostatnich jedziemy zawieźć towar. Przykro mi znaku, ale jak wiesz, nie przejmujemy się tymi drewnianymi znakami. Też jest plus takiej wolnej jazdy tym pojazdem, bo aż tak bardzo nim nie zarzuca na oblodzonych drogach. Jak zawsze, dwie strony medalu, nie? Jak we wszystkim w sumie, jak we wszystkim. No i dawaj w prawo. Tutaj stoi cały czas tamten pojazd wcześniejszy. Cały czas nieruszony. Oj, przepraszam. 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 To nie było zamierzone oczywiście. Tutaj musimy uważać. Pamiętamy to miejsce aż za dobrze. No właśnie, delikatnie kolego. No, mamy to. O ile ta przeprawa jest w miarę szybka, o ile zobaczycie, jak się będziemy męczyli z długimi kłodami, nie? W ogóle zaczniemy może od rana, bo powoli zaczyna wieczór chyba robić. Zbliża się złota godzina. Żeby w nocy nie jeździć, bo jednak potrzebuję trochę widoczności w tamtej trasie. No jedź kolego, jedź, jedź, nie rób mi tego. Ciekawe, nie? Nawet na wszystkie koła, ale brak dyferencjału na tym biegu. Ale czekajcie, przecież mamy dyferencjał chyba na niskim biegu, nie? Tylko jak on tutaj jest w ten sposób? Jak on pojedzie? No szybkością nie grzeszy, nie? Także olewamy to.
No i powoli robi się ciemno. Za chwilę będziemy na miejscu z tym towarem. Średnimi deskami, belkami, przepraszam. Jedno będzie ogarnięte. Jeszcze jedna górka, nie? To już są moje ślady z poprzedniej jazdy. Włączyłby światła, kolego. Oparciu. Już widać światła. Także prawie na miejscu. O, tam stoi nasz samochód. Zaraz do niego pojedziemy. Przelać paliwo. Nie to, kolego. Brawo. Już tylko zostały jedne długie kłody do ogarnięcia. Czyli to co najgorsze. No i sobie zobaczcie teraz, zatankuj. Mi tam zostało 7 litrów, nie? No, za dużo nawet, ale niech będzie. Teraz, moi drodzy, ja zrobię cięcie, bo nic ciekawego się nie wydarzy. Po prostu jadę tym Royalem zatankować i jadę do punktu dotarcznego po paliwo. Zastanawiam się, czy jest warto tędy jechać, bo ta trasa to była jedna wielka masakra, szczególnie to miejsce. Chyba to sobie ulejemy. Ale pierwot zatankować i widzimy się na miejscu w punkcie tartacznym. No i powoli dojeżdżam do miejsca załadunku długich kłód, a wy, moi drodzy, trzymajcie kciuki, bym nie wyrzucił komputera przez okno. Jak będę jechał po 4 godziny z towarem. Nie no, oczywiście żartuję. 4 godziny może nie, może w dwóch się zmieścimy. Świetnie, a teraz jedź, kolego. No teraz masz masakrycznie ciężki ładunek. Dyferencjału ci brak. Choć pomimo tego, że dyferencjału brak, i tak jest lepszy niż tamten wcześniejszy pojazd z dyferencjałem. Tamtej misji oczywiście, to mam na myśli. To też ciekawe. Raczej całą drogę pojedziemy na minimalnych obrotach, bo to będzie wyglądało przez całą drogę właśnie w ten sposób, nie? I już stoimy. I już, moi drodzy, stoimy. A jeszcze nie wyjechaliśmy z załadunku, nie? Co jest? Czemu się nie zapało? O.
są moje poprzednie ślady. Dobrze, jedziemy. Może po nich będzie łatwiej, chociaż wątpię. Także proszę się uzbroić w cierpliwość. W miarę możliwości większą niż ja sam. To jest jeden z gorszych momentów na tej trasie. Choć takowych nie brakuje. Coś nas przyblokowało znowu. No to znowu skorzystamy z wyciągarki. A, ty byś tu dosięgnął? O, to miło. To trochę, na radę. Albo i nie. Znowu będziemy kombinowali. Jak już tam tego słupa złapiemy, to będzie łatwiej, nie? O, i bardzo ładnie. I teraz ciągnij, kolego, ile wyciągarce sił. Pięknie się złapał teraz. To mi się spodobało, choć celowałem to drzewo. Złapał ten słup i dużo lepiej. Ale się męczę, nie? Pięknie. Tak od słupa do słupa i jakoś dojedziemy. Okej, chwilę troszkę lepiej pojedzie. I znowu się zaczyna, zobaczcie to. Muszę pamiętać, bo ostatnio się pomyliłem, pojechałem na wprost. A to nie jest dobra droga, musiałem pojechać w lewo. Musiałem zawracać.
w zasadzie to tyłowałem o tamtej górki z powrotem, gdy się zorientowałem, że to nie ten kierunek. Nie było przyjemne. Może być. To są moje ślady. Pierwsze błędne prawo, a później zawracane w tym kierunku. Jest szansa, że paliwa nam nie zabraknie, bo wtedy właśnie, tak mówiłem, pomyliłem się, to też trochę mi tego paliwa musiało zejść niepotrzebnie. Na czym się zablokowałeś teraz? Dlaczego tego słupa? No właśnie. Nie chciał złapać, nie? Na czym my znowu wisimy? Chyba się oparło na drzewie, nie? A my spróbujemy zrobić to inaczej. Tak. O, jeszcze trochę. My, moi drodzy, jedziemy na wprost. Na lewo byśmy wyjechali do głównej ulicy. Także jeszcze został ten kawałek. On też nie będzie prosty. Się łapam każdego, co jest możliwe, by w miarę troszkę przyspieszyć tą jazdę. Daję szczadu. Teraz tego słupa się złap. Pięknie.
Postaramy się tą górą przejechać jednak. Na tym dołem to byśmy się znowu obabrali. Tam jest kwestia przeominięcia tego jednego drzewa. Widzicie na prosto leżącego, tej kłody. To ciekawe, że ona się nie chce zniszczyć. Ale jak mi się raz udało ją ominąć, to myślę, że uda się drugi raz, tak? Chyba. Chyba. Jak ja bym się tutaj przewrócił, nie? To dosłownie bym się załamał, nie? Cześć, kolego. No i wygląda na to, że mamy to. No dojedź, 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 wystarczy. Jeszcze trochę. Jest. Mamy to. Ładny zarobek. Doskonale. Trzymaj nagrodę. Zasługujesz. Dobrze, moi drodzy. Na to wygląda, że w kolejnym odcinku przejedziemy do nowej mapy. Także dziękuję Wam serdecznie za trwanie do końca. Się spodobało, skorzystajcie 4 razy za. Zasubskrybuj, zalajkuj, zaprzykontakt sobie tutaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej!